Natomiast najciekawszy tutaj jest Morawiecki, chyba najważniejszy jest Morawiecki, bo tam ci dwaj są jakby od kultury, od, znaczy tego, co na dłuższą metę, prawda, znaczy wykończyć nam myślenie, kulturę polską i tak dalej. Natomiast Morawiecki ma różne ciekawe rzeczy w swoim życiu, prawda, bo on tak, w ciągu 6 lat studiował na 8 uczelniach, z których te uczelnie były w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Polsce i w Niemczech. I przez te 6 lat skończył studia na tych 6 uczelniach, plus założył 2 firmy i zarabiał w tych firmach, plus pracował jeszcze w jednej firmie, plus odbywał praktyki w Deutsche Banku i jeszcze prowadził badania naukowe na terenie Niemiec. I mi wyszło, że jakby mu tak spróbować, bo to jest tak w oficjalnej biografii, jakby mu spróbować rozpisać ten czas, to by wychodziło, że te studia polegały na tym, że on raz na 2 miesiące góra wpadał do jakiejś tam uczelni w Szwajcarii na 2 godziny, jeszcze jakimś prywatnym samolotem, prawda, żeby mówić o studiach. Więc to jest jakby taka jedna ciekawostka. Jak wrócił do Polski, to od razu stał się szyką w sprawach negocjacji z Unią Europejską, zasiadał w 2 radach nadzorczych, później szybko zaczął robić karierę w bankach, prawda? No i został prezesem tego PBK bodajże, znaczy no dużego banku, znaczy należącego w tej chwili wtedy do Irlandczyków, teraz do WBK, teraz do niby Hiszpanów i tam były 2 ciekawe numery, prawda? Bo pierwszy numer polegał na tym, że on zarobił tam 35 milionów złotych, następnie te 35 milionów złotych zniknęło i jako biedny człowiek zaciągnął kredyty takie, że teraz spłaca 300 tysięcy miesięcznie. I jeden z tych kredytów to nie on zaciągnął, tylko żona zaciągnęła. Żona zaciągnęła na 2 miliony 700 tysięcy franków szwajcarskich. Czyli kredyt frankowy, prawda? I do dzisiaj go spłacają. I teraz na pytanie, dlaczego on pozwolił żonie, bo za ten kredyt oni kupili dom w luksusowej dzielnicy Warszawy, to nie wiemy gdzie, znaczy ja przynajmniej nie wiem. I teraz ja zadałem pytanie takie w książce sobie, czy taki z niego bankier jak tego, co raczej wykluczyłem, czy numer polegał na czym innym, bo wyobraźmy sobie skutki tego numeru. On jest dyrektorem tego banku. I teraz przychodzi do banku jakiś bogaty Polak, prawda, co się dorobił na przykład na zakrętkach do butelek, bo jest jeden z najbogatszych, co się dorobił na zakrętkach. I przychodzi bogaty Polak i mówi, potrzebuje wysoki, duży kredyt, mi wielomilionowy. A oni mu mówią we frankach. A on mówi, ja nie wiem, bo to... Dlaczego nie w złotówkach? To niebezpieczne, przecież kursy się mogą zmienić. Na co ktoś mu mówi, no ale żona prezesa wzięła 2,7 miliona, to jak żona prezesa wzięła, no to przecież on nie umoczy, nie? Niech pan się nie boi, prawda? Znaczy prosty numer, prawda? Że ilu ludzi wiedziało o tym, że żona prezesa zaciągnęła taki kredyt. I teraz ciekawostką jest to, że te pieniądze zniknęły, te 35 milionów, no bo są tylko 2 rozwiązania. Albo komuś musiał dać działkę, co mało prawdopodobne moim zdaniem, albo na przykład wiedział, że wielki krach jest tuż i za te pieniądze kupił złoto, zabunkrował je gdzieś, a później wziął kredyty już na te. Tylko że sytuacja wicepremiera dzisiaj jest absurdalna, prawda? On zarabia 12 tysięcy złotych, spłaca kredyty 300 tysięcy z oszczędności, te kredyty spłaca, bo ma oszczędności 7 milionów. No ale ile może spłacać te kredyty z oszczędności, a poza tym co on będzie robił, jak przestanie być wicepremierem? Bo przecież będzie musiał te kredyty dalej spłacać, bo ten kredyt frankowy jest na 30 lat. No to on może tylko wrócić do banku i może tylko wrócić na wysoką pensję. Ale jeżeli on ma wrócić do banków, to on nie może zrobić niczego, co by bankom się nie podobało, prawda? Natomiast musi zrobić wszystko, co by się bankom podobało, żeby wrócić, prawda? Więc jakby jego sytuacja jest taka, że nie powinien być tym wicepremierem, prawda? I jeszcze to jest ściąganie tego Goldman Sachs. I on teraz jedzie do Stanów, prawda? I
nie wiadomo jako kto, podobno jako wicepremier. I teraz tak, spotyka się z doradcą Trumpa, który jest narzucony przez lewą stronę konserwatystów i który jest takim masonem, że to w każdej Wikipedii piszą, że jest masonem. Później spotyka się z szefową Funduszu Rezerwy Federalnej, która jest na wylocie i która mówi, że nienawidzi Trumpa. No i to tak jakby do nas przyjechał premier Litwy, mały kraj w stosunku do Polski, i by się spotkał z szefem Trybunału Konstytucyjnego, jak on się tam nazywał? Rzeplińskim, prawda, na 3 miesiące przed odejściem Rzeplińskiego, żeby porozmawiać o stanie prawnym. I później on się spotyka z generałem Rownym, znaczy Równym, ale w Stanach on się nazywa Rowny, żeby mu tam gratulować z okazji ukończenia 90 lat. Generał Rowny był doradcą wielu prezydentów i między innymi założył, znaczy on założył takie stowarzyszenie polonijne i jest taki wywiad w prasie polonijnej w Stanach Zjednoczonych, pytanie do reprezentanta tego stowarzyszenia, co uważacie za największe swoje osiągnięcie. I oni odpowiadają, za największe swoje osiągnięcie uważamy, że potrafiliśmy skupić znaczną część Polonii wokół Obamy i weszliśmy do jego komitetu wyborczego, prawda? No to Trump jest prezydentem, a on się spotyka z takim przedstawicielem Polonii, który popierał Obamę. No i ostatecznie spotyka się z szefową, bo znowu kobieta, Funduszu Walutowego, prawda? I tam ja muszę jechać na te 3 miesiące do Nałęczowa, bo inaczej wszyscy powiedzą, że ja mam sklerozę, nie? A to my już... I tam podczas tego spotkania jest obecny Dawid Lipton. No, a Dawid Lipton w przedszkolu tutaj, no nie tutaj akurat, ale w sumie niedaleko w tym przedszkolu przy Gazecie Wyborczej, to on pisał ten program dla Polski. Daj mówili, że w ciągu północy Sachsen napisali ten program, a nad nimi stał Kuroń, Michnik i Gieremek. Da tylko, że ten program to był program, który zastosowano, przetestowano skutecznie w Ameryce Południowej jako program robienia z normalnego państwa kolonii takiej, że się w głowie nie mieści. Da to, mam takie skojarzenie, Zyta Gilowska w jednym z tych swoich listów prywatnych napisała tak, że do 2000 roku, znaczy przed 2000 rokiem zrobili z nas parobków, a po 2000 roku zrobili nas niewolników. Ja nie rozumiem Polaków. Tak napisała w tym liście. Zresztą później miała takie przemówienie we Wrocławiu, gdzie na sali siedział Jarosław Kaczyński i jej uważnie słuchał. Ja z tego przemówienia zrobiłem motta do tej książki, znaczy z jednego kawałka przemówienia. Ona powiedziała do Jarosława Kaczyńskiego, rzeczywistość was dopadnie. Znaczy to było też już przed jej śmiercią. Rzeczywistość was dopadnie. Natomiast powiedziała taką genialną rzecz, tutaj na marginesie, którą też użyłem jako motto. Znaczy i to było intuicyjne, bo ona myślę, że nie myślała do końca o tym, co powiedziała. Tenże kryzys, znaczy to, co nas w tej chwili powoli ogarnia, jest tworem tak parszywie wrednym i skomplikowanym, że najlepsze byłyby egzorcyzmy. No i tu świetnie trafiła, bo za tym kryzysem tkwi sam szatan. No i teraz wracamy do Morawieckiego. Morawiecki spotyka się z Liptonem. Po co on się spotyka z Liptonem? Znaczy po co w ogóle on się nie spotkał tak naprawdę, znaczy nie spotkał się z Mnuchinem, czyli swoim odpowiednikiem, ministrem, bo wyjaśnienia oficjalne są takie, że chciał zaciągnąć informacji, wysłuchać opinii i tego. Znaczy to jest szalenie symboliczne, prawda, jak z tym spotkaniem, przyjęciem w Sowa jej przyjaciele, gdzie jest dukaczewski Robert Sowa, to tutaj on się spotyka z człowiekiem, który rozpoczął proces niszczenia Polski. Po co? Żeby mu powiedzieć, jestem gotowy dokończyć tego dzieła, prawda?
No i Jagiełło i Morawiecki byli na jednym roku studiów, oczywiście jako bankowcy studiowali historię, prawda? Znaczy obaj nie mają wykształcenia bankowego. I teraz najciekawszy fragment rozmowy jest taki, że Morawiecki, Jagiełło mówi, dzwonił do mnie Leib Fogelman i powiedział, że tobie Tusk zaproponował ministra finansów. Na co Morawiecki mówi, też do mnie dzwonił, tak, potwierdzam, Tusk zaproponował mi ministra finansów. I teraz na marginesie, jakby wiemy dzisiaj, że Morawiecki był doradcą Tuska, ale w tym samym czasie był doradcą Jarosława Kaczyńskiego. Prawda? I doradcą Jarosława Kaczyńskiego był tajnie, a Tuska był oficjalnie. No i Morawiecki poszedł do Kaczyńskiego i mówi, Tusk mi zaproponował ministra finansów, co ja mam robić. A Kaczyński mówi, przyjmij, bo to będzie ładnie wyglądało, że tu upada rząd PO, a my jesteśmy tacy od fachowców, że fachowiec jest ministrem finansów, to my jakby go przenosimy ten. No i więc miał błogosławieństwo i Tuska, i Kaczyńskiego. Bardzo ciekawa sytuacja. I Jagiełło mówi, ale Leib Fogelman mówi tak, Mateuszek nie zamach. Mateuszek nie powinien... Masoneria. Leib Fogelman mówi tak, Mateuszek niech nie przyjmuje propozycji Tuska. No? I Mateuszek nie przyjął propozycji Tuska. No i teraz Leib Fogelman się pojawia w bardzo wielu sytuacjach. No i dwie takie ciekawe sytuacje, prawda? Znaczy najciekawsze. No to jedna, przyjeżdża do Polski w grudniu 2016. Pierwsza podróż wysłannika prezydenta elekta Donalda Trumpa jest do Polski. Jego wysłannik Rudolf Giuliani, ten były burmistrz Nowego Jorku, przyjeżdża do Polski. Na początku prasa podaje, że spotyka się tylko z Jarosławem Kaczyńskim i rozmowa trwa 2 godziny. Ale później jakby wypływa prawda i dziennikarze tą prawdę podają. Rudolf Giuliani został wysłany przez Donalda Trumpa do Polski, żeby się spotkał na kilku konsultacjach z Leibą Fogelmanem.